Skoro mamy poniedziałek, to w naszym studiu nie może zabraknąć pana Andrzeja Kaweckiego z Księgarni Jedynka, nie inaczej jest dzisiaj. Witam, panie Andrzeju. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie Andrzeju, trzy książki dzisiaj do naszego studia trafiły. Zaczynamy od powieści, od międzynarodowego bestsellera Gwiazdozbiór psa. Tak, książka została napisana w zeszłym roku, na rynku amerykańskim ukazała się w zeszłym roku i w tym nawale dobrych książek zdarzają się książki bardzo dobre. I książka Petera Hellara na pewno do takich należy. Jest to książka, która na pewno będzie i bestsellerem na rynku polskim. Świetnie napisana powieść, może temat, no trudno znaleźć świeży zupełnie temat do powieści. Akcja powieści toczy się w niedalekiej przyszłości. 99% ludzi na świecie umiera na skutek wirusa grypy. Także ocalały tylko niedobitki i wśród tej małej populacji rozgrywa się ta akcja tej powieści. Troszeczkę przypomina mi to Mad Maxa na przykład, albo powieści katastroficzne, ale jest to świetnie napisana powieść, bardzo starannie wydana w Polsce, bo byli konsultanci zarówno od spraw lotniczych, jak i nawet od wędkarstwa. Także wydawca rzeczywiście przyłożył się do wydania tego i książkę tą się czyta po prostu. Jest to bardzo dobra powieść. Myślę, że będzie wielokrotnie wznawiana i będzie na rynku polskim, podobnie jak jest na amerykańskim bestsellerem. Panie Andrzeju, ale Gwiazdozbiór psa to opowieść o tym, co może nas spotkać za kilkanaście lat, apokaliptyczne wizje. Ja sam czytałem kilkanaście książek z takimi właśnie wizjami. To co w tej książce jest takiego niezwykłego? Że rzeczywiście ten temat znowu rzeczywiście, chociażby zaczynając od przesławnej książki Ostatni brzeg, czy przez Mad Maxa i wiele innych, są to właśnie takie wizje niedobitków ludzkości, które ocalały na świecie, ale ważny jest sposób napisania tego, przekazania. Rzeczywiście książka jest bardzo dobrze napisana i w krótkim czasie na pewno będzie sfilmowana. Jasne. Ja czytałem książkę W drodze Cormaca McCarthy'ego, która bardzo często jest porównywana do tej książki. Tak, czy tak. Pan czytał dokładnie też książkę? Nawet tutaj na odwrocie, tak oczywiście, na odwrocie jest to porównanie. I rzeczywiście Droga jest książką, która zaistniała, która rzeczywiście jest już kilkakrotnie była wznawiana w Polsce i myślę, że podobnie będzie z Gwiazdozbiorem psa. Powiedział pan, że bardzo możliwa ekranizacja. Ja pamiętam ekranizację Drogi i to była słaba ekranizacja. Niestety tak jest. Właśnie, może tak czasem bywa. Znam wiele takich przykładów i rzeczywiście Drogę też oglądałem. Niespecjalnie byłem tym zachwycony. Natomiast książka przekazuje zupełnie inne wartości i myślę, że nie udało się tego uchwycić reżyserowi. Natomiast w przypadku książki Petera Hellara może to być prostsze. Mhm. Oczywiście na pewno musi się tym zająć fachowiec, ale może to być prostsze, chociaż te przesłania i ta filozofia tej książki też nie będzie bardzo łatwa do przekazania drogą filmową. Powiedział pan o filozofii, to teraz o filozofii będzie sporo. Zjadanie zwierząt. No właśnie, książka, miałem pewne wątpliwości, bo książka amerykańskiego pisarza Jonathana Safrana Foera jest właściwie lekturą obowiązkową. Powinna przynajmniej być. Czyta się to z ogromnym, że tak powiem, przerażeniem, bo rzeczywiście tematy, które porusza autor, są bardzo trudne i dotyczą nas wszystkich. Chodzi tu o hodowlę zwierząt na skalę przemysłową, warunki, w jakich to się odbywa. Autor broń Boże, nie nawołuje do wegetarianizmu, chociaż sam wstrzymuje się od jedzenia mięsa, natomiast zdarza mu się, jak sam pisze, natomiast po zwiedzeniu wielu, zresztą drogą nielegalną głównie, wielu miejsc hodowli zwierząt przeszła mu ochota na jedzenie mięsa i faktycznie tak może być. Książka jest wstrząsająca, jest tutaj opisana hodowla na wielką skalę zarówno kurczaków, jak i indyków, bydła, także właśnie wszystkich zwierząt, są uboje rytualne i wiele innych rzeczy. I takie podstawowe pytanie w tej książce, czy 10 miliardów ludzi można inaczej wyżywić? No niestety trzeba stosować metody przemysłowe, ale to wszystko odbywa się w sposób bardzo niehumanitarny i niestety wpływ na powstawanie prawa w różnych krajach mają wielkie korporacje, które hodują. Książka też ma wiele takich przemawiających do naszej wyobraźni grafik. Tutaj na przykład
To jest dokładnie w skali 1:1 miejsce, które przysługuje jednej kurze niosce w kurniku, a w kurniku średnio znajduje się 30 tysięcy takich niosek. Także jeżeli na przykład zginie lub padnie około 5 tysięcy z 30, to jest to wkalkulowane i tak jest zawsze. Czy one się uduszą, czy zadepczą, to właściwie już wszystko jedno. Natomiast autor wielokrotnie zwracał się do różnych korporacji o umożliwienie mu zwiedzenia tych kurników, chlewów czy innych miejsc hodowli. Nigdy nie otrzymał odpowiedzi żadnej. Książka została przetłumaczona na 30 parę języków na świecie i robi ogromną furorę. Myślę, że warto na nią zwrócić uwagę i w Polsce. Książka wydana przez Krytykę Polityczną. Mam nadzieję, że na sali nie ma żadnych narodowców, którzy będą kazać nam wypier. Książka rewolucyjna? Może o tym wszystkim wiemy, ale jakoś tak bardzo obrazowo nam to jednak uświadamia autor. No wiemy, w jakich warunkach są hodowane kurczaki, albo wydaje nam się, że wiemy. Możemy sobie wmawiać, że w Polsce jest trochę inaczej niż w Stanach. No nie jest niestety. Przy czym te hodowle europejskie niewiele się różnią, bo korporacje działają te same po jednej i po drugiej stronie Atlantyku. Także no, to są te same problemy i u nas. Zresztą wpisuje się to doskonale w dyskusję na temat stosowania antybiotyków, która teraz jest w mediach. Nie jest to nasz polski wymysł. W Stanach się to praktykuje od bardzo dawna i w niektórych stanach wręcz legalnie. Także hodowla brojlerów, wszystkie prowity, wszystkie odżywki na przyrost mięśni i tego rodzaju pasze są podawane zwierzętom i wszystko to w końcowym efekcie trafia do nas. A poleciłby Pan tę książkę posłom Platformy Obywatelskiej, którzy dostali dodatkowe 2 tygodnie na te zastanowienie się, czy ubój rytualny jest okej, czy nie? Ja myślę, że to bardziej chodzi o posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w gruncie rzeczy, natomiast polecam tę książkę każdemu i myślę, że należałoby podarować Panom posłom po jednym egzemplarzu, żeby się przynajmniej chociaż w zarysie zapoznali z tymi problemami. Może to by była jedyna książka, którą my przeczytali. Zjadanie zwierząt, to jest kolejna nasza propozycja. Jeszcze raz, Panie Andrzeju, czy po lekturze tej książki przychodzi ochota na mięso, czy jest większa świadomość? Szczerze mówiąc, rozumiem autora, który się wstrzymuje od jedzenia mięsa. Książka na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Muszę powiedzieć, że należy ją przeczytać, chociaż nie jest to łatwa lektura i nie jest to przyjemna lektura przede wszystkim. Zjadanie zwierząt to jest nasza druga propozycja, Jonathan Safran Foer. I na samym końcu książka o Polsce, o przedwojennej Polsce, o Polsce w okresie międzywojennym przede wszystkim, napisana przez Włocha. Tak, nie wiem, czy jest tutaj coś odkrywczego bardzo w tej książce, natomiast warto na nią zwrócić uwagę, bo jest to bardzo rzetelnie napisana praca historyczna. Tytułowe zdanie "Umierać za Gdańsk" zrobiło furorę we Francji w roku 1939, zostało użyte przez jednego z dziennikarzy w bardzo popularnej gazecie. I to pytanie powtarzało sobie wielu Francuzów, czy warto umierać za Gdańsk. I autor tutaj rozprawia się z tą tezą, że tak naprawdę to nie miało żadnego znaczenia, czy to był Gdańsk, czy to było jakiekolwiek inne miasto. Bardzo precyzyjnie nakreśla nam tu polską politykę zagraniczną lat 30. jeszcze epoki Piłsudskiego i później politykę prowadzoną przez Józefa Becka. No niestety nie ustrzegł się Beck błędów i wszyscy o tym wiemy, chociażby polski udział w rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku. On to określał mianem szakalizmu. Tak, dokładnie. Natomiast to tylko drobnostki. Rozprawia się z tezą rosyjskich historyków na temat tego, czy Polska była sprawcą wybuchu II wojny światowej. Jak twierdzą historycy radzieccy, oczywiście jest to bzdura i autor nam to doskonale tutaj przedstawia. Polska polityka nie miała wyjścia. Właściwie w jakikolwiek inny sposób byłaby prowadzona. Zbyt duża była zadra w Niemczech po traktacie wersalskim i w Rosji po traktacie ryskim w przegranej wojnie 20 roku, ażeby można było tej wojny uniknąć. Można było być może przeciągać to dłużej, można się było pewnie lepiej przygotować do tej wojny, nie ufać tylko polskiej kawalerii i zresztą słabo uzbrojonemu wojsku. Także odsunąć tego w ogóle najprawdopodobniej nie było można. Także też jest wspaniale opisana sprawa polskich kryptologów, którzy rozpracowali sekret enigmy, chociaż też nam tutaj stawia taki przytyk, że Polacy, pomimo tego, że gro materiałów dostali od Francuzów,
to jednak nie podzielili się z aliantami swoją wiedzą na temat rozszyfrowania Enigmy dopiero w roku 1939, chociaż nastąpiło to dużo wcześniej, ale oddaję hołd polskim kryptologom, jest też tutaj sprawa Katynia, mordu katyńskiego, także bardzo dobra lektura, bardzo solidna praca historyczna, zresztą autor nie tak dawno gościł w Gdańsku na promocji tej swojej książki, książka warta przeczytania. Naprawdę dobrze, rzetelnie napisana praca historyczna. Czasem. Panie Andrzeju, zbliżają się wakacje. Czy okres wakacyjny to też dla Pana jakiś taki okres wzmożonego czytania, czy to u Pana nie ma żadnej różnicy? Ja czytam cały rok, natomiast rzeczywiście troszeczkę się gusta czytelników zmieniają w lecie. Dużo więcej sprzedaje się literatury pięknej niż zimą. Rzeczywiście dużo więcej kupują panie też, pewnie gdzieś tam na plażę, czy gdzieś na wyjazdy wakacyjne. Także troszeczkę lżejsze rzeczy na pewno sprzedają się w lecie, a i ja czasami też lubię lżejsze rzeczy w lecie poczytać. A przewodniki coraz większą popularnością się cieszą, czy to już ten jest okres po? Muszę powiedzieć, że teraz ukazują się takie przewodniki, które czyta się jak książki. Jest taki wspaniały przewodnik po Rzymie, jest przewodnik po Barcelonie, można to czytać jak doskonałą powieść. Także wspaniała Jerozolima pana Montefiore, także można łączyć przyjemne z pożytecznym i czytać przewodnik jak dobrą lekturę, dobrą powieść. Tylko zastanawiam się, czy ci wszyscy statystycy zaliczyliby nam przeczytaną książkę, że przeczytaliśmy przewodnik. No myślę, że tak. No, tak? Oczywiście. Także szczególnie tego rodzaju przewodniki właśnie, takie z jakimś podtekstem, nawet fabularyzowanym. Bardzo dziękuję za te informacje, drodzy Państwo. My odsyłamy Państwa do księgarni Jedynka przy Alejach Marcinkowskiego. Tam można spotkać pana Andrzeja Kaweckiego. Tam można dostać często bardzo gorące książki, ledwo po premierze, a one już w wystawie przy Alejach Marcinkowskiego w księgarni Jedynka. Panie Andrzeju, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. My się na chwilę rozstaniemy i powracamy z prognozą pogody.